9 stycznia wspominamy błogosławionego Józefa Pawłowskiego. Józef urodził się 9 sierpnia 1890 roku w Proszowicach w wielodzietnej rodzinie mieszczańskiej jako syn Franciszka i Jadwigi Skubackich. Po nauce w szkole elementarnej w rodzinnym mieście uczęszczał do państwowego progimnazjum w Pińczowie. Czując powołanie kapłańskie w 1906 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Następnie w latach 1911-15 studiował na Katolickim Uniwersytecie w Innsbrucku. Pod koniec studiów teologicznych 13 lipca 1913 roku Józef przyjął święcenia kapłańskie, a we wrześniu 1916 roku został mianowany profesorem archeologii i egzegezy biblijnej Kieleckiego Seminarium Duchownego. W seminarium tym najpierw przez 18 lat od 1918 do 1936 roku był prorektorem, a następnie przez 3 lata od 1936 do 1939 był rektorem. Józef Pawłowski jest autorem szeregu artykułów, opracowań oraz publikacji dotyczących tematyki biblijnej, misyjnej, duszpasterskiej i formacji kapłańskiej. Jako wychowawca i profesor tak bardzo interesował się problematyką misyjną, że w 1921 roku nawiązał współpracę z Polskim Towarzystwem Misyjnym i dzięki jego entuzjazmowi 95% księży diecezji kieleckiej wstąpiło do Zjednoczenia Duchowieństwa Misyjnego. Ponadto dzięki jego inicjatywom w diecezji kieleckiej narodziły się nowe stowarzyszenia misyjne. Józef został zapamiętany jako osoba bardzo wrażliwa na potrzeby ubogich, opuszczonych i potrzebujących. Osobiście opiekował się ubogimi klerykami. Od 1 listopada 1939 roku został mianowany proboszczem parafii katedralnej, stając się w tej roli miłosiernym Samarytaninem miasta. Siostra Albertynka Kaliksta Gwóźdź, kierowniczka domu seniora Świętej Trójcy w Kielcach, pisała o księdzu Pawłowskim. Kiedy wybuchła wojna, widziałam, jak ogromnej liczbie ubogich pomógł ksiądz Pawłowski. Dawał im ubrania, bieliznę, buty, karmił głodnych. Wypraszał też u władzy przepustki dla nich, aby mogli wrócić do swoich gospodarstw i domów. Aby mieć dostęp do obozów jenieckich, w których przebywało w Kielcach około 5000 polskich żołnierzy, ksiądz Józef sam poprosił o nominację na kapelana Polskiego Czerwonego Krzyża do pomocy duchowej więźniom. Dzięki temu stanowisku mógł odbierać listy od więźniów i wysyłać je z pieniędzmi do rodzin, organizując przy tym pomoc dla Polaków i Żydów. Ponadto zaopatrywał więźniów w cywilne ubrania, aby ułatwić im ucieczkę. Niestety działalność księdza Józefa coraz bardziej zaczęła zwracać na siebie uwagę Niemców. W końcu 10 lutego 1941 roku kapelan został aresztowany. Przez 2 miesiące przebywał w więzieniu kieleckim. Następnie 15 kwietnia 1941 roku został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie otrzymał numer 13155. Po 3 tygodniach przetrzymywania w Oświęcimiu, 4 maja 1941 roku, ksiądz Józef został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. W obozie księża po apelu w ciągu dnia byli zmuszani do wykonywania najcięższych prac obozowych. Ksiądz Józef, dzieląc się jedzeniem z innymi, sam nigdy nie narzekał na głód. 9 stycznia 1942 roku po apelu porannym ksiądz Pawłowski otrzymał polecenie zabrania ze sobą wszystkich rzeczy osobistych, po czym został zmuszony do opuszczenia baraku. Przy tej okazji według niektórych świadków powiedział: Pan Bóg jest dobry, z najbardziej beznadziejnych sytuacji znajdzie zawsze niespodziewanie, radosne wyjście. Zobaczycie, że nie pozwoli nam długo czekać na wyzwolenie. Według relacji więźniów ksiądz Józef został powieszony razem z księdzem Kazimierzem Grlewskim. Józef Pawłowski został beatyfikowany przez papieża świętego Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku
w gronie 108 błogosławionych polskich męczenników. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Józefa, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bóg. Wszyscy święci, święte Boże.